ale charyzma się po prostu skończył. Przyszły inne czasy, inne potrzeby. Jeżeli nie mógł się przestawić, kończyło się dane zgromadzenie. Bóg wzbudzał następne, nadal czasy do danego dzieła. I zobaczcie postać, którą my przybliżamy sobie. Święty Klemens von Bauer. To jest człowiek, który w charyzmacie założyciela Redemptorystów świętego Alfonsa Liguriego dokładnie znalazł to, czego szukał. To jego 34-letnie pragnienie kapłaństwa znalazł Redemptorystów ziszczenie, daleko od swojej ojczyzny. Nasiągnąwszy tym charyzmatem przyszedł do Polski, która właściwie się już rozsypała, bo drugi i trzeci rozwój sam oglądał na własne oczy. Nie załamał rąk, nie powiedział: wola Boga, co się dzieje? Tylko jak wiemy już, to trzecia godzina naszych spotkań, podjął się w wytężonej pracy i bardzo szeroki zakres tej pracy. I dzisiaj, moi drodzy, zaczynać na dziele, które od początku było dziełem wychodzącym ze wspólnoty świętego Bedona na Nowym Mieście w Warszawie, a było całkowicie tajne. Każdy zaborca, Rosjanin, Francuz, Rusak, szukali dowodu na istnienie tego tajnego Stowarzyszenia Kulatu Najświętszego Odkrycia. Nie znaleźli. A ono istniało i działało fantastycznie. Jak do tego doszło? Moi drodzy, Klemens von Bauer to był człowiek niezaściankowy, ale dobrze obeznany w Europie z tym, co się dzieje na każdej płaszczyźnie. Miał wspaniałego przyjaciela jezuity. Nazywał się Diesbach. To właśnie ten przyjaciel zamówił Klemensa za znajomym z książkami świętego Alfonsa Liguriego. I rozpoczynając pracę w Warszawie, Klemens zauważył, że powstała w Italii grupa ludzi, która jest pod nazwą, zaraz to dokładnie przeczytam, Amicizia Christiana, przyjaźń chrześcijańska. Kto to byli ci ludzie, ale już w Warszawie, u Klemensa? To byli ci ludzie, których on już od roku uratował. Nie wiedzieli o tym. To tak, jak tutaj jesteśmy. To samo. Rok czasu, tak jak przedstawiałem program każdego dnia pracy od 5 rano do 21, urabiał ludzi słowem, sakramentami, przesączał modlitwą, a szczególnie kierunkował na najświętszy sakrament. Po roku czasu zakłada Stowarzyszenie Obradów Najświętszego Odkupiciela. Nie ma listy członków, nie ma zapisywania się. To są wszyscy, którzy w duchu redemptorystowskim do tego Kościoła Świętego Bedona przybywają i są formowani. Każdy człowiek, od najniższego stanu do najwyższego. W tym celu Klemens zakłada, mimo że jest biedak, pieniędzy nie ma. Zakłada dokładnie. Pierwsza książka, jaką drukuje, Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu Alfonsa Liguriego. Druga książka, Uwielbienia Maryi świętego Alfonsa. Później mam kolejne książki świętego Alfonsa. Co on robi? Przez to Stowarzyszenie Obradów Najświętszego Odkupiciela jest kolportaż książki katolickiej, religijnej,
I teraz spójrzcie, to stowarzyszenie oblaku Najświętszego Odkupiciela to są ludzie duchowo urobieni przez Klemensa i współbraci. Oni stają się awangardą w szerzeniu na nowo odrodzenia Ewangelii w życiu stolicy Polski. Obok tego powstaje kolejne stowarzyszenie, razem Alicycja Sacerdotalna, przyjaźń kapłańska. I teraz posłuchajcie, jaka jest idea tego stowarzyszenia. Celem było przygotowanie alumnów i młodych kapłanów do głoszenia Słowa Bożego, ich formacja wewnętrzna według ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli, a także apostolat dobrej książki i szerzenia doktryny moralnej świętego Alfonsa przeciwko rygoryzmowi i jansenizmowi, który w głowach duchowieństwa siedział bardzo głęboko. Rygoryzm i jansenizm. Tak. Formować kleryków i młodych księży do umiejętnego głoszenia Słowa Bożego. Moi drodzy, 220 lat temu powstaje to, co my dzisiaj mamy w naszej warszawskiej prowincji redemptorystów i rocinną, przygotowującą przez 2 lata danego redemptorystę, żeby był misjonarzem, rekolekcjonistą, czy w Polsce, czy za granicą, przygotowali. To jest jego pomysł. A dlaczego? Bo jak kleryk nasiąknie umiejętnością przepowiadania Ewangelii, to nie będzie nudził na ogonie jako ksiądz. A jak już młody ksiądz zechce stać się gorliwym kaznodzieją, duszpasterzem, to właśnie przez to stowarzyszenie stanie się rzeczywiście tym, który jest niosącym nowy zaczyn w życie wśród swoich wyznawców. Moi drodzy, myślę, że nie zdajecie sobie sprawy, jaka to jest potęga, gdzie jest ubaniona kilkunastu redemptorystów, mającym do dyspozycji śmiało powiem, kilka tysięcy ludzi. Przecież jest potęga ewangelizacyjna sponiewieranego narodu. Wypłukanego z zasad moralnych. Dalej nie będę dużo osób. To jest potęga. I teraz moi drodzy, zobaczcie. Tak samo tu. W parafii są różne grupy, różne działania. Każdy może się w coś zaangażować. I przez to stać się nośnikiem Ewangelii wśród swoich rodzin, mieszkańców bloku, mieszkańców parafii. Zobacz, jak istotną jest rzeczą, abym czytał książkę, która mi daje fundament do bycia katolikiem, do bycia praktykującym katolikiem, do bycia w słowach Chrystusa tu, w tym świecie głogowskim. Dobra książka. Nie pogniewajcie się. Pomyślcie, ile godzin dziennie wielu z nas straci oglądając nowe telewizje. Czy nie można by było kilkunastu minut poświęcić na dobrą książkę, na dobrą prasę? Można. I właśnie Klemensowi chodziło, że jak ja pogłębię duchowość tych, którzy przychodzą do nas, do Kościoła Świętego Benona, to w ten czas Chrystus może na nich bazować w odnowie oblicza tej ziemi.
bardziej człowieka pociąga piękno niż głoszone słowo. I miał rację. Dlatego bardzo mocno dbał o dekorację w kościele w stosunku do danego okresu liturgicznego. Współbracia rękopki na głowie czesali, że nie masz pieniędzy na życie, a jeszcze nie dajesz na takie czy inne dekoracje. I on im to mówił. Jak sprowadzisz do świątyni człowieka, który jest na krawędzi uszy wiary, jak nie tym, co jest piękne, przyciągające? A gdy przyjdzie i usłyszy słowo, to jest szansa, że zostanie. I zobaczcie piękno jego całej liturgii. Muzyka poważna. A jednocześnie odnalenie piękna w człowieku przez nową księżę. I teraz, moi drodzy, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Czasy świętego prelesa w Warszawie to jest romantyzm polski, Mickiewicz, słowacki, literatura mesjanistyczna, literatura dająca nadzieję na przyszłość, literatura, która mówi, żeby nie gasić sobie ducha i tego, kim jestem z urodzenia, a Słowacki jeszcze przepowiada papieża Polaka. W ten nurt włącza się tutaj z tym stowarzyszeniem obrady Najświętszego Odkupiciela Klemens Hochbauer, całą wspólnotą edytorystów. Moi drodzy, jest wielki święty. Wielki święty. I z jego zapału, z jego pomysłów trzeba nam tu i teraz czerpać. I to całymi rękoma czerpać. On czerpał skalę z imienia świętego Alfonsa Ligury. My dzisiaj czerpiemy dosłownie z jego charyzmy. Bo żył w innym świecie i pracował niż Alfons Ligury gdzieś w Neapolu i tereny Neapolu. Ale pięknie potrafił wkomponować naukę Kościoła katolickiego w życie ludu sobie powierzonego. Moi drodzy, trzeba sobie też zdać sprawę, rok 1920, 14 sierpnia. Z Woli Warszawskiej, z kościoła Stanisława Biskupa Męczennika, formuje się procesja niosąca relikwie na ramiona świętego Stanisława Biskupa. Do tej procesji z kościoła redemptorystów dołącza druga procesja, niosąca na ramionach relikwie świętego Klemensa. Kierują się na katedrę warszawską. Prawie 100 tysięcy ludzi. Dochodzi jeszcze trzeci święty, Andrzej Bobola. Z innej strony Warszawy idzie procesja. Na zamku, przed Zamkiem Królewskim odbywają się szkoły. Kardynał Krakowski, nuncjusz papieski, który niebawem zostanie papieżem. Po tej modlitwie relikwie są wprowadzone do katedry. Dzień następny to jest 15 sierpnia 1920 roku. Kiedy już wszystko się wyczerpało, postawił lud Warszawy na swoich świętych, nie pytając nikogo, bo to było spontaniczne. Postawił na swoich świętych. I sobie wyobraźcie, że katedra Warszawy, już tak można powiedzieć,
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod wodzą Stalina i tak dalej. To była desperacja? Nie. To była głęboka wiara, że jeżeli nie przyjdzie pomoc z nieba, to jest po nas. I moi drodzy, zanurzając się w charyzmę postać świętego Klemensa, musimy dać sobie sprawę, że wszystko, co czynił, ciągle kierunkował tam, gdzie mieszka Chrystus. Stamtąd jest inspiracja i tam trzeba przychodzić. My o tym zapominamy. I byle jakie wydarzenie, panika. Co to będzie? Jak będzie? I narastają plotki i teorie, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Trzeba inaczej. W sytuacjach trudnych wezwań. Nie panika, ale rozumne przyjście do Chrystusa. Poradę! Panie, którędy? Panie, z kim? I w ten czas stajesz się oblatem Najświętszego Odkupiciela. Bo stąd wynosisz orędzie Chrystusowe, które kierunkuje z kim i dokąd. A spójrz, jak wielu ludzi dzisiaj potrzebuje, czy tam, gdzie w bloku mieszkasz, czy tam, gdzie się między sobą tutaj przemieszczamy codziennie. Ile ludzi potrzebuje życzliwego słowa. Spróbuj jutro, wychodząc z swojego mieszkania, spotkawszy sąsiada, powiedzieć: szczęść Boże, sąsiad! Takie oczy zrobię. Takie oczy zrobię. Może ci odpowie szczęść Boże, sąsiad. A może ci odpowie też niewspółczesny. Jak bardzo brakuje nam wzajemnej życzliwości. No dzisiaj, nie powiem Bogowie, tu blisko. To mnie załamało. Dwie napite, już bardzo posunięte dwie. Już do jasnej Ameryki, no idą tym chodnikiem, rzucę je na prawo i lewo, mają jeszcze dużo do powiedzenia sobie. Boże, Ty mój. Gdzie jestem? Pytanie. Kiedy to się zaczęło i tak dalej. Zjawisk demoralizujący, moi drodzy, jest dużo. A antidotum zawsze jest to samo. Osoba Chrystusa mówiąca przez świętych ludzi, którzy żyją wśród nas. Wiekowo jesteśmy już zaawansowani, ja też. Wspomnijcie własnych rodziców. To dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy. A metody mieli bardzo proste, ale piekielnie konsekwentne. Bogu nie będą dzięki za takich obrazów Najświętszego Odkupiciela, jakimi byli nasi rodzice. Bogu dzięki Tobie, za Ciebie, że nadstawiasz swoje wewnętrzne ucho, żeby chłonąć. To, co Chrystus ma do powiedzenia, żeby stało się Twoim życiowym spełnieniem. Zobaczcie, jak usuwano redemptorystów. 1808 roku, 20 czerwca o 4 nad ranem, Warszawa była obstawiona przez wojska francuskie. Usuwano 37 zakonników. Dwie kipitki, każda odjeżdżała inną drogą, kierunek był jeden, postrzyń nad drogą. I w ciągu 4 dni Klemens
prezesa przewieziono do Kostrzyna. Dróg taki nie było jak dzisiaj. Następny wieziono 11. Dlaczego? Bano się reakcji ludu Warszawy i z okolic Warszawy. A przecież nie mieli broni. Zobacz, co znaczy Duch Boży w człowieku. I moi drodzy, warto przejąć ten schemat Stowarzyszenia Oblatów Najświętszego Odkupiciela i szerzyć woli Ewangelii pośród nas. Tak jak potrafimy. Nie trzeba posłuchać dzieł. Tak jak potrafimy, tak jak serce dyskutuje. Nie ma się, że jak Klemens nieraz ci ktoś odpluje, oplotkuje, da ci twarz. Nie ma się. Jego sprawa. Niesiesz Ducha Odkupiciela człowieka. Na to nie ma nikt remedium, żeby zgasić, żeby zwalczyć. Niech to będzie Twój osobisty wkład w odnowę życia religijnego tutejszego prawa, które wielu z nas się godziło, chrzciło, sakramenty przyjmowało. Niech to będzie przez nas starszych, nie szkodzi, tym bardziej dojrzałych i doświadczonych, swego rodzaju dziełością zanieść orędzie Ewangelii Chrystusa w zakątki naszego codziennego życia. Święty Klemensie, pomóż, abyśmy byli tak odważni jak Ty, ale też tak roztropni,